Przekonanie, że wystarczy się dobrze odżywiać, ażby dostarczyć do organizmu wszystkich prozdrowotnych substancji. Ale czy to prawda? Czy prawdą jest to, gdy my jemy w zasadzie żywność supermarketu, żywność wysoko przetworzoną, która no, czasami. Nie jest dobrze ufortyfikowana substancjami prozdrowotnymi. Nasi przodkowie zjadali 10 razy więcej surowców roślinnych. Zjadali około 200 różnych roślin, owoców, warzyw i oni faktycznie byli w stanie dostarczyć do organizmu wiele prozdrowotnych substancji. Ale czy my, mając żywność wysoko przetworzoną, w ogóle możemy o tym marzyć? Bo jeżeli nie, no to chyba należy suplementować dieta właśnie w te produkty, których nam brakuje. Czy warto się suplementować? Pytamy Pani Profesor Iwonę Wawer. Oczywiście, że warto, a nawet musimy. I to z wielu różnych powodów. Po pierwsze, dlatego, że rzeczywiście obecnie spożywana żywność, ta z supermarketów, ma za mało tych ważnych składników odżywczych i wystarczy tutaj podać przykład mąki. Kiedyś żarno, na żarnach mielono zboże i ono, ono zawierało wszystkie składniki potrzebne, a w tej chwili mamy wybieloną mąkę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że 70, a nawet 80% zawartości witaminy B. Zostaje straconych w procesie przetwarzania, a więc oczywiście jest to jeden składnik, który już musimy uzupełniać. Warto jeszcze powiedzieć, że niektórych minerałów nie mamy, dlatego że po prostu nie ma mikroskładników odżywczych, bo nie ma ich w środowisku. W na gleba przykład. Jest uboga, na przykład w magnes, w selen i to trzeba właśnie dostarczyć. Polska dostarczać. leży na glebach polodowcowych, a lodowiec wypłukał te łatwo rozpuszczalne soleniany z gleby i w związku z tym mamy za mało selenu. Jodu mamy dosyć tylko w pasie nadmorskim. A co dalej? To są dwa mikropierwiastki, które naprawdę muszą być uzupełniane i to w całej po polskiej populacji. No, ale nie tylko o pierwiastki chodzi, prawda? Pamiętamy, że historia suplementacji diety to w zasadzie historia podmorskich podmors wypraw. Kapitan Kuk, który, który poił swoich marynarzy sokiem z cytryn, i przez to oni nie mieli szkorbutu, bo dostarczał im w ten sposób witaminę C. To również właśnie. Sprawa witamin, czyli uzupełnienie diety o to, co nam brakuje, to jest jakby jedna kwestia, ale przecież mamy też do czynienia z taką sytuacją, że żyjemy w permanentnym stresie. Cały czas ten stres nas atakuje, a zatem czy warto jednak pamiętać o tym, żeby ten stres w jakiś sposób niwelować? Stosowanie leków, zwłaszcza syntetycznych leków, no nie jest metodą na to, żeby obniżyć poziom stresu, a Tutaj suplementy oczywiście pewnie też odgrywają rolę, czy prawda? Prawda, oczywiście. Wskutek stresu na przykład organizm zużywa znacznie więcej witaminy C. Oprócz tego świetnego przykładu z kapitanem Cookiem, który jest powszechnie znany oczywiście, dlatego że można uznać, że witamina C to był pierwszy suplement, to był pierwszy składnik, którego, który odkryto, że brakuje nam go w diecie, prawda? Ale w tej chwili poszliśmy dalej. Zorientowaliśmy się, jaki jest mechanizm tego, że człowiek żyjący, w stresie zużywa witaminę C i o dziwo to odkrycie nastąpiło w skutek obserwowania zwierząt. Na przykład okazało się, że tygrys, który poluje, syntetyzuje jego organizm 15-20 gramów witaminy C, prawda? A natomiast człowiek, który jest zmęczony, który w korku przebija się przez miasto, na przykład, on potrzebuje znacznie więcej niż te 60-70 mg, które jest potrzebne, żeby zapobiec korbom butowi, prawda? To tak. jest taki dobry przykład, jak bardzo wzrasta zapotrzebowanie na witaminę C wskutek stresu. A w przypadku tego stresu warto też napić się przed snem na przykład albo też w ciągu dnia herbatki z melisy, czy zarzyczka, kapsułkę zawierającą kozłek. To są substancje, które działają bardzo krótko. Kozłek działa jedynie półtorej godziny, czyli nie jest w stanie uzależnić organizmu, a przy tym dużym stresie, dużych emocjach, które czasami przyjmujemy, no to jest idealne rozwiązanie. Ale suplementacja diety to nie tylko godzenie stresu. Można też wspomagać y, obniżenie poziomu cholesterolu. Ten cholesterol obecnie jest y, na topie, y, no, stosuje się y, do tego leki, ale na początku trzeba pamiętać, że... Y, sub, Leczenie to jest dieta, właściwa dieta też obniża poziom cholesterolu, o tym trzeba pamiętać, ale można tą dietę również uzupełniać o pewne produkty prozdrowotne, takie jak na przykład karczoch, jak czerwony ryż, jak czosnek. To są typowe produkty spożywcze, z których można stworzyć suplement diety, który jest skoncentrowanym źródłem tych substancji prozdrowotnych i właśnie to stosować. Ale również wiem, pani profesor też pewnie wie, i pisała pani. W w swoich publikacjach o tym, że w przypadku, jak już musimy stosować statyny, to należy te statyny czymś wspomagać. To jest właściwie aktualne stanowisko kardiologów. Okazało się, że promują taką piramidę interwencji i na samym dole, jeśli ktoś ma lekko podwyższony cholesterol, no to wystarcza zmiana diety, odpowiedni tryb życia. Przy wyższym pod, poziomie cholesterolu dobrze jest właśnie suplementować dietę, czyli podawać na przykład fitosterolę, bardzo popularny produkt, ale również monakolinę K, to są drożdże czerwonego ryżu. Oba te produkty są w suplementach. Diety. dopiero kiedy ten cholesterol jest bardzo znacznie podwyższony, wtedy trzeba podawać statyny. Ale właśnie, jak pan doktor powiedział, okazało się, że statyny powodują obniżenie poziomu koenzymu Q. Mało kto wie, co to jest za substancja. Uważa się, że to jest taki witaminoid, bo w sumie organizm potrafi go syntetyzować, ale w miarę starzenia się syntetyzuje go coraz mniej. A więc jeśli dodatkowo obniżamy poziom tego koenzymu Q stosując statyny, to wtedy suplementacja naprawdę jest potrzebna i kardiolodzy polecają w związku z tym leczenie statynami wspomagane suplementacją koenzymu Q. Tak, a rola koenzymu Q w naszym organizmie, to też trzeba wiedzieć, to przecież poprawa energetyki ustroju. Osoby, które mają deficyt koenzymu Q są zwyczajnie słabsze. No, objawem kardiologicznym dość typowym to jest osłabienie siły mięśniowej. Więc gdy brak nam koenzymu Q, to jesteśmy zwyczajnie słabsi suplementacja diety o naszej o suplementacji diety widziały nasze babcie ferując nam w okresie zwłaszcza jesienno-zimowym czy też na przedwiośniu te herbatki z babki lancetowatej, z lipy po to, żebyśmy nie zachorowali suplementy diety mają na celu sprawić, abyśmy zmniejszyli swoje narażenie na chorobę i w tym okresie przedwiośnia, gdzie jeszcze nie ma gdzie nie ma dostarczać w jakiś sposób prozdrowotnych substancji, nie możemy dostarczyć, wtedy ta suplementacja diety produktami zawierającymi bioflovanoidy, y, witaminę C, bądź też inne witaminy y, z, z innych grup, które również są nam niezbędne, jest chyba szczególnie ważna. Ja bym chciała płętę Taką sformułować, mianowicie pan doktor wspomniał o stosowaniu zbilansowanej diety, ale proszę sobie uświadomić, że taką dietę stosuje 10-15% ludzi. Mało kto planuje posiłki z tabelą wartości odżywczych. Większość osób albo stosuje dietę tradycyjną, albo. Odżywia się w pośpiechu gdzieś na mieście, prawda? A więc wynika z tego, że 80% społeczeństwa może mieć niedobory ważnych substancji dla zdrowia tylko dlatego, że odżywiają się niewłaściwie. Więc tutaj, no, oczywiście, trzeba zmienić dietę, warto skonsultować się z dietetykiem, sporządzić bilans tego, co się je, ale również warto sięgnąć po suplementy, i to byłaby taka suplementacja personalna, dlatego że uwzględniająca nasze indywidualne. Zapotrzebowanie. Z takich analiz na przykład bardzo szybko wynika, że osoby, które jadą, jedzą białe pieczywo, mają niedobór błonnika pokarmowego. O, na kolejna, przykład kolejny typowy kolejny, suplement, typowy diety, typowy tak, suplement tak. diety, a bardzo ludziom potrzebny. Wszystkie, wszystkie organizacje międzynarodowe WHO yy, jedzcie więcej błonnika. To jest niezwykle prozdrowa substancja, a mamy wysoko przetworzoną żywność. Jeszcze w Polsce ten chleb wygląda jak wygląda. Jednak jest bogatych błonnika. Proszę pojechać do stanów Zjednoczonych. Jak czym oni się żywią? No, tam jest zero błonnika. No dlatego też niestety często ludzie w Stanach są otyli, bo, bo tego błonnika nie mają. Jest sporo suplementów, które zawierają ekstrakty roślinne. Oczywiście najlepiej to byłoby wzbogacić dietę w świeże owoce i warzywa. W tej chwili na przykład Amerykanie tak się zainteresowali warzywami, na przykład uprawiają je na balkonach, w ogródkach. Znany jest ten urban gardening, czyli po prostu sałata na balkonie. Michelle Obama na przykład hoduje sałatę. Ale oczywiście nie, nie wszyscy mają takie możliwości. Więc wydaje mi się, że dobrą alternatywą jest skorzystanie z produkcji, którą oferują dobre firmy farmaceutyczne. I one robią ekstrakty e, ważnych owoców, e, warzyw na Czyli... przykład i zamykają to w kapsułkach. Takim klasycznym przykładem jest na przykład sok z żurawin. Jak wiadomo, żurawiny działają korzystnie w przypadku infekcji e, dróg moczowych. Na, natomiast no, nie wszyscy lubią żurawiny. Kol sok kolejne. jest wściekle tak. kwaśny, prawda? Dlatego trzeba, trzeba po prostu zamknąć go w kapsułce i w taki sposób spożywać. A więc widzimy tutaj, że suplementacja diety to, to bardzo ważny element. Też trzeba pamiętać, wiedzieć o tym, że leczenie, leczenie to nie tylko farmakoterapia. Proszę Państwa, przecież któż z nas nie był w sanatorium? Czy w sanatorium stosuje się leki, tam leczy powietrze. Powietrze jest elementem, który sprzyja naszemu zdrowiu. Używane jest w leczeniu powietrze, używane są wody mineralne, w których się pławimy albo które pijemy i. Tak samo dieta, właściwa dieta jest elementem terapii. Czasami nawet sama dieta jest terapią. Więc jeżeli tą dietę mamy trudną do zbilansowania, bo mamy produkty supermarketów wysoko przetworzone, to trzeba ją uzupełniać, suplementy diety. One spełnią swoje prozdrowotne funkcje i nie należy się ich bać.